Witam Państwa, ci pokażę jak w programie Artistic zapisać plik wzoru do hafciarki Haftex. Tu możecie sobie wybrać, zmienić maszynę z tej co tu mamy, z tej listy, to wydaje mi się, że najbliższa jest ta Feja i tutaj model ten 1501. Ale chodzi o to, żeby mniej więcej wielkość tamborka, tak? Tutaj ta wielkość tamborka nie jest jakaś bardzo ważna. I teraz sobie tutaj oddalimy ten tamborek, żebyśmy widzieli. Ja generalnie w widoku sobie usuwam widok tamborka, żeby mieć tylko te pole, którym chcę rysować. Ten materiał zawsze wybieram, tutaj ten materiał gładki, żeby było najbardziej widoczne. I teraz robimy jakiś napis. Zmienimy sobie kolor na tak, zmienimy sobie na jakiś czerwony. Rzadko w tym programie pracuję, więc trochę mi tam jest tutaj trudniej. Tak, ustawię sobie ten wzór na środku, tak? Możemy sobie go zwiększyć, żeby był większy, nawet jeżeli wyjdziecie poza te pole. Na przykład zróbmy tutaj 490 do bardzo dużego wielkości. 490, tak? Żeby wyszło poza pole. Ona sobie nam, program nam dopisuje ten kawałeczek tego pola. Tak, mamy ten nasz wzór. Na razie nie biorę pod uwagę, czy jest dobrze zrobiony. To nie chodzi o gęstości ścieków, cokolwiek. Chodzi o sam zapis, tak? I teraz robimy dwie możliwości. Tutaj wchodzimy w plik. Eksportuj wzór do pamięci. I teraz tak, dysk D to jest nasze USB, nasze USB. Możemy sobie tutaj nazwę wzoru wpisać. Robimy sobie test 1. Tak? I jak wybraliśmy tą feję, to od razu tu nam się pojawiły pliki DST do wyboru, czyli ten pierwszy, tak? Eksportuj, potwierdzimy i teraz tak, on tu się nam burzy, że wzór się nie mieści wtedy w tamborku, tak? Jeżeli by się mieścił, to on by zapisał, a zobaczcie teraz tak, zapisz jako i teraz robimy też ten dysk DUSB. Test 1 zrobimy i wybieramy tutaj z opcji też Tajima DST, bo tu macie różne też inne, tak, i zapisz. I wzór się zapisał pomyślnie. Dlaczego tak się zrobiło? Bo wzory DST nie zapisują tamborków, tak, i wtedy to pozwala zapisać. Zobaczcie, że ten wzorek nam się tutaj pojawił. Już idziemy na ten dysk C. Widzicie, jest test 1. Teraz sobie wypniemy. I tutaj mamy poza tamborek. Jakbyśmy teraz w widoku zrobili tamborek, to zobaczcie, że to się wtedy nam praktycznie tutaj już nie mieści w tej wielkości, tak? Ale pozwoliło nam zapisać. I teraz tak, przechodzimy, wypniemy sobie pendrive. Tak. I przechodzimy na hafciarkę. Jesteśmy na maszynie. Nasz pendrive. Klikamy. Pojawił nam się USB. Jest nasz Messin. Przenosimy go do hafciarki. Teraz tu nam się pojawił, potwierdzamy, tak, przechodzimy na ostatnie pola haftu, zobaczcie jaki jest duży ten wzór, wybieramy największy 510x340 kart tej maszynie, potwierdzamy, i wzorek się załadował.